dziękuję. Proszę bardzo. Instytut Zdrowia Dziecka Fundacja Kwiatkowskiego wraz z przedsiębiorcami z Pruszcza Gdańskiego zorganizowali w tym roku pierwszą w mieście wigilię dla osób potrzebujących. Fundacja wystąpiła z taką propozycją do burmistrza Pruszcza Gdańskiego, żeby zorganizować taki poczęstunek dla osób, które są w potrzebie. Bardzo miło zostaliśmy przyjęci. Do akcji dołączyli się restauracja U Jakuba, hotel Chopin, 49. Baza Lotnicza oraz miasto Pruszcz Gdański. Ja myślę, że gorące serca tutaj są najbardziej istotne. Są ludzie właściwie, którzy chcą coś zrobić, którą to czują i chcą się podzielić z drugim człowiekiem. I to jest chyba największą istotą sprawy, najważniejsze. Wigilia odbyła się w specjalnie na tę okazję przygotowanym namiocie. Zgodnie z tradycją zostały przygotowane wigilijne potrawy. Pierwszą potrawą to jest kapusta z grzybami. To jest potrawa też wigilijna. I dodatkowo zrobiliśmy łazanki z kapustą i też z grzybami. To wybór należał też do tradycji polskiej, więc wyjęliśmy z polskiej kuchni właśnie takie postne potrawy, które zawsze towarzyszą nam na dzień wigilijny. Potrzebujący ludzie mogli spełnić swoje małe marzenia, usiąść przy stole i zjeść ciepłą potrawę w tak ważny dzień, jakim jest Wigilia. Jak smakowało? Tak jak mój wnuk mówi, pychotka. Super inicjatywa i nie ma problemu. Takich więcej takich inicjatyw. Bardzo fajna inicjatywa. Bardzo proszę częściej. Na drugi rok proszę to samo. Przedstawiciele fundacji zapewniają, że to nie była ostatnia Wigilia w mieście i że odbędzie się również w przyszłym roku. No powiedz mi, Sinia, wesołych świąt. Świąt. Wesołych świąt, powiedz. Świąt. Świąt. I Mikołaja. I Mikołaja. I Mikołaja. Polecamy również zobaczyć To i Owo w Pruszczu Gdańskim oraz Święta po Pruszczańsku i nie tylko. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.